Dzień dobry, moim Państwa gościem jest pan profesor Rumal Szeremetiew, Dzień dobry. tradycyjnie. Dzień dobry. Panie ministrze, 20 lat polskiego członkostwa w NATO, co udało się osiągnąć przez ten okres, a gdzie daliśmy ciała? Znaczy udało się osiągnąć to, że jesteśmy w NATO. To jest rzecz zasadnicza, bo był to jeden z celów polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa narodowego i to się udało zrealizować. To jest wielki sukces, oczywiście. Natomiast to, co się do dziś nie udało, to chyba wyrównanie statusu Polski i innych państw, które wchodziły do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ze statusem tak zwanych starych członków NATO. Rzecz sprowadza się bowiem do tego, że jednym z takich elementów istotnych wskazujących na to, że Sojusz na jakimś terenie się zagnieżdża i na pewno będzie go bronić, jest obecność stałych baz. Otóż, kiedy Polska, Czechy i Węgry wstępowały do NATO, no to wtedy, jak wiadomo, były to terytoria, które należały nie tak dawno do Związku Sowieckiego. No i spadkobierca Związku Sowieckiego, Rosja, Federacja Rosyjska, no, wyrażała różnego rodzaju pretensje w związku z tym, że Polacy, Węgrzy i Czesi chcą być w sojuszu. No i oczywiście strona natowska, tam się wahały różne poglądy. Byli też tacy, którzy uważali, że tego NATO nie należy poszerzać, nie należy Polski przyjmować. No i pewnie jakimś krakowskim targiem, jak się mówi, uzgodniono, zapewniono Rosję, że na przykład nie będzie stałych baz na terenie tych nowych krajów członkowskich. No tutaj oczywiście z punktu widzenia Rosji chodziło po prostu o to, aby nie było takiej trwałej infrastruktury, no bo ambicje rosyjskie odbudowy imperium, powrotu na areny międzynarodowe jako supermocarstwo, tutaj to by bardzo ograniczało. Tak? Polska jest w tym sensie kluczowym państwem, jeżeli krajem, jeżeli idzie o te ambicje rosyjskie, imperialne, tak zawsze niestety było. No więc przez lata staraliśmy się o to, żeby takie bazy powstały i nagle dowiedzieliśmy się, że NATO już teraz takich baz nie buduje. No i wtedy po stronie polskiej powstał taki sprytny plan, że skoro nie może być bazy natowskiej, to może, żeby była baza amerykańska. Tak wiadomo, że najważniejszym potencjałem w sojuszu są Stany Zjednoczone. No tu pojawiła się dobra koniunktura, ponieważ prezydent Trump wydaje się być człowiekiem, który jakby tutaj rozumie potrzeby naszego bezpieczeństwa. Występował na Placu Krasińskich w Warszawie, kiedy odbył tę wizytę i było to przemówienie mówiące bardzo wyraźnie o tym, że on dostrzega te potrzeby. No i nawet prezydent Duda w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych użył takiego określenia, że ta baza, jeżeli powstanie, to będzie się nazywała Fort Trump. Tak wyraźnie pod adresem gościa. No i w związku z tym, powiedzmy tak, dwie strony, które uczestniczyły w tych rozmowach na temat powołania, utworzenia tej bazy, z jednej strony Polska, z drugiej strony amerykańska, więc ze strony Polski słyszeliśmy ciągle komunikat, że ta baza jest coraz bliżej, już ją widać na horyzoncie, a po stronie amerykańskiej jakby takie słabnące zapewnienie, że ta baza powstanie. No i ostatnia rzecz, o którejśmy się dowiedzieli, to taka, że będzie więcej żołnierzy. No więc informuję, że to nie jest to samo. Bo jak wiadomo, wojsko można przysłać i można zabrać, a baza, jak się już wybuduje, to niestety jej zabrać się nie da, czyli ją trzeba bronić, albo trzeba kapitulować. Więc tutaj jest, ja uważam, tutaj jest słabość taka, że ciągle ta Polska, mimo że chcemy, że nie jest jeszcze takim samym, tak samo traktowanym członkiem NATO, jak pozostałe państwa członkowskie. No a jeśli nie NATO, to może Unia Europejska, bo coraz głośniej w Unii się mówi o powołaniu tego funduszu obronnego. Pytanie, co jako Polska moglibyśmy zyskać i jak powinien ten sojusz taki obronny w ramach Unii Europejskiej, to wojska Unii Europejskiej? Jeśli nie NATO, na pewno NATO, dlatego że
że moim zdaniem nie ma żadnej, niestety żadnej alternatywy, jeżeli chodzi o kredyty sojusznicze. I przy wszystkich uwagach tych moich takich oceniających niezbyt pochlebnie, to trzeba pamiętać, że sojusz jest ciągle bardzo trwałym, mocnym sojuszem. No i dowodzi tego chociażby to, że została stworzona flanka wschodnia NATO. Więc ja bym tutaj nie zamieniał. Mówi się zresztą tak, że dopóki nie masz nowych butów, to nie wrzucaj starych. Prawda? A te buty jeszcze się natowskie trzymają się nieźle. Natomiast jeżeli idzie o kwestię armii europejskiej, ja się o to pan pyta. No tutaj pojawiły się ostatnio znowu takie opowieści, że taką armię należałoby zbudować. I to jest, powiedziałbym tak, sprawa nie do rozstrzygnięcia tak długo, jak długo Unia Europejska nie zdecyduje się, czym ona jest. Czy ona jest ciągle, tak jak chcieli ojcowie założyciele, wtedy kiedy tworzono wspólnotę węgla i stali, związkiem suwerennych państw, generał de Gaulle mówił, Europą ojczyzn, czy też ona ma być jednym państwem takim federacyjnym, w miarę jednolitym, do czego zdaje się, o czym marzą zdaje się elity eurokratów różnych, prawda, współcześnie. No, próbą budowania takiego państwa federacyjnego było wprowadzenie wspólnej waluty euro. Tak. No bo wiadomo, pieniądz, tak, rząd, pieniądz i armia to są jakby takie trzy elementy, które ma państwo. No i w związku z tym, tutaj jeżeli idzie o obecność między innymi Polski, ale też innych krajów w Unii Europejskiej, to ciągle na tym tle dochodzi do kłopotów. Tak. My dzisiaj jako państwo, nasz rząd ma kłopoty z Unią, ponieważ ta Unia usiłuje wpływać tutaj na to, co rząd zamierza zrobić. A przypominam, że rząd to jest element demokratycznego wyboru, to znaczy większość parlamentarna, większość, która wygrała w wyborach, wyłania rząd, a więc on ma taką legitymację do działania. I tu nagle okazuje się, że ze strony unijnej pojawiają się uroszczenia, żeby tutaj w tym kwestii decydować. Pieniądze, jak powiedziałem, no to euro udało się wprowadzić, ale po pierwsze nie wszędzie. Po drugie, dzisiaj są ogromne wątpliwości do tego, czy to rzeczywiście dobre rozwiązanie. I bardzo słychać mocne głosy, że państwa, na przykład, które mają własną walutę, zachowały tę walutę, mają lepsze możliwości działania w sytuacji kryzysowej, prawda? Chroniąc swoją gospodarkę i chroniąc swoje społeczeństwo. No i ostatnią rzeczą, która się tu pojawia, oczywiście, to jest armia. Gdzieś spotkałem taką opinię, że Unia Europejska, deklarująca, będąca takim swoistym neoimperium, jest takim dziwnym imperium, bo nie ma armii. No rzeczywiście nie ma, ale dlaczego nie ma? No dlatego, że żeby taka armia powstała, to musiałby najpierw być rząd wspólny, prawda? A więc wspólne państwo. Więc nie wydaje mi się, aby biorąc pod uwagę tradycję i historię Europy, w której państwa narodowe się uformowały, żeby można było, niektórzy powołują się na przykład Stanów Zjednoczonych, tak, tam jest 50 stanów i jest jedna armia, ale informuję, że to jednak nie jest to samo. Tak? Państwo amerykańskie, mimo tej podmiotowej roli stanów, jest jednak strukturą w miarę jednolitą, prawda? No chociażby nie muszą na tłumaczy używać, tak jak to jest w Unii Europejskiej. Więc nie sądzę, aby tutaj coś w tym zakresie powstało. Natomiast no, można myśleć o tym, czy nie udałoby się stworzyć jakiegoś segmentu europejskiego w NATO, prawda, z pewnym wewnętrznym jakimś zorganizowaniem, biorąc pod uwagę to, że być może NATO będzie musiało wziąć obowiązek na siebie utrzymania ładu międzynarodowego, niekoniecznie tylko w tej strefie euroatlantyckiej. To się cały czas waha, prawda? Bo przypominam, że już misje, które zostały podjęte w Afganistanie, jakby wykraczają poza sferę tych natowskich zainteresowań, ale to jest związane z kolei z tym problemem, który mamy, jeżeli idzie o kwestie międzynarodowe, mianowicie, czy ten ład międzynarodowy, który obecnie istnieje,
uda się zachować, uda się go obronić, czy też nie. No, to moim zdaniem to tutaj, w tym zakresie, taka to jest sytuacja. Wspomniał pan minister o tym, że elity europejskie chcą budowania tego superpaństwa. Też poruszaliśmy sprawę tydzień temu wypowiedzi Macrona, który wezwał do rewizji traktatów. Ale w międzyczasie szefowa CDU, partii niemieckiej CDU, powiedziała, że trochę odrzuciła tę propozycję Macrona i wskazała, że ważne jest budowanie tej Europy na właśnie tym, co pan minister powiedział, czyli tej Europie ojczyzn, tak? Czyli nie superpaństwo, nie konfederacja, ale po prostu partnerskie relacje w ramach Unii Europejskiej określonych krajów. Czy to jest zmiana taka poważna poglądów Niemiec na to, jak ułożyć Unię Europejską, czy to też jest na potrzeby jakiejś retoryki i propagandy? No, nie wiadomo. To znaczy, wydaje mi się tak, że jeżeli w Berlinie oceniają właściwie, powiedziałbym tak, relacje tutaj wewnątrz europejskie, to na pewno dostrzegają, Niemcy powinni dostrzegać, że dla gospodarki niemieckiej na przykład współpraca z Europą Środkowo-Wschodnią, głównie z Polską, ale również z pozostałymi krajami tzw. Grupy Wyszehradzkiej, ma ogromne znaczenie. Rzekłbym nawet, że zasadnicze, bo zaś obrót, wymiana handlowa tutaj między właśnie tym regionem a samymi Niemcami, to jest więcej niż to, co Niemcy osiągają w relacjach z Francją, czy z Rosją, czy z Stanami Zjednoczonymi nawet chyba. Więc jeżeli tak rozumują, jeżeli to dostrzegają Niemcy, a znając Niemców na pewno to dostrzegają, no to biorąc pod uwagę, powiedziałbym, nastroje i opinie, które się pojawiają tutaj w tym części regionu, muszą być uwzględnione, jeżeli Niemcy chcą nadal tę swoją gospodarkę stabilizować dzięki tej współpracy tutaj z naszym regionem. A więc ja bym tutaj widział w tym interes niemiecki, powiedziałbym tak, żeby bardziej dostrzegać, żeby nie zrazić sobie tych partnerów, którzy mogą, tak powiem, coś innego zrobić, niż Niemcy by sobie życzyły. To jest stara zresztą koncepcja niemiecka budowania tak zwanej Mitteleuropy, a więc zespołu państw, które w koalicji, w sojuszu z Niemcami wytworzyły pewną wspólnotę geopolityczną. Ona jest oczywiście w kontrze do tego, co chce osiągnąć z kolei Rosja. No a więc można powiedzieć, że tak, że biorąc pod uwagę wobec tego taką tendencję, to dobra nasza, bo byłoby dla nas bardzo nieprzyjemnie, gdyby się okazało, że jednak relacje niemiecko-rosyjskie są tu najważniejsze i wtedy takich deklaracji, jaką słyszymy obecnie z Berlina, byśmy pewnie już nie usłyszeli. Trochę rzeczkę dalej zostajemy na naszym podwórku tej Europy Środkowej. Panie ministrze, a Chiny chcą brać udział w inwestycji tunelu łączącego Estonię z Finlandią. Pojawiają się głosy, że na utrzymaniu tego klina pomiędzy Europą Zachodnią a Rosją zależy już nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale również Chinom, które gdzieś tam patrzą w kierunku Rosji i w perspektywie kilkudziesięciu lat pewnie by interesowały je bogactwa Syberii zwłaszcza, i też kwestia malejącej populacji, prawda, Rosjan. Czy to jest tak właśnie, że Chiny chcą poniekąd okrążyć może Rosję od tej strony? Znaczy tak, ja kiedyś na temat wypowiadałem, właśnie pytany o ten problem konfliktu amerykańsko-chińskiego. Tak? Są tacy analitycy, którzy uważają w ogóle, że to jest jakby główna oś w ogóle tego wszystkiego, co się w świecie będzie działo. No i że w związku z tym zresztą, że pojawiają się różnego rodzaju nadzieje albo obawy, tak, nadzieje po stronie Moskwy, a obawy po naszej stronie na przykład, że Ameryka zagrożona przez Chiny będzie szukała pomocy między innymi po stronie rosyjskiej, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ja wtedy powiedziałem, że po pierwsze tak być niekoniecznie musi, dlatego że na przykład mówi się o tak zwanym nowym jedwabnym szlaku i o tym, że Chiny chciałyby tutaj rozwijać swoją ekspansję poprzez kontakty handlowe, gospodarcze. Tak w przeszłości było, ten nazwa tego nowego jedwabnego szlaku, przecież to nie jest przypadek. Kiedyś taki szlak rzeczywiście funkcjonował, tak, w dawnych wiekach.
Więc powiedziałem, że to wcale nie jest taki pewny ten konflikt chińsko-amerykański. Można sobie wyobrazić, że Chiny skupią się właśnie na tym kierunku lądowym, a niekoniecznie będą szły na morza i szukały konfliktu, na przykład walczą z Australią czy z Filipinami. No a dlaczego byłoby to korzystne z punktu widzenia Chin? No po pierwsze tak, że tutaj umiejscowiając ten szlak na kierunku zachodnim, wchodząc między innymi poprzez Polskę do Europy, uruchamia się bardzo ważny moment, ścieżkę współpracy gospodarczej, ale druga rzecz, no żeby ta ścieżka funkcjonowała dobrze i była bezpieczna, tak, to, no to jest tu problem Rosji. I do tego dochodzi jeszcze kwestia taka, że ta Rosja, mówię, dysponuje ogromnymi terenami, na których znajdują się ogromne zasoby różnego rodzaju ważnych bogactw naturalnych, w tym gazu i ropy, które Chinom by się akurat bardzo przydały. A więc niewykluczona jest taka sytuacja, że to Rosja będzie tutaj głównym obiektem, powiedziałem tak, zainteresowań również militarnych chińskich. No, ktoś mi tłumaczył, że odbyły się jakieś manewry wspólne rosyjsko-chińskie. No i to w związku z tym wskazuje, że ta współpraca, jako ja mówię, odwrotnie. Mi się wydaje, że Chińczycy uczestnicy tych manewrów uzyskali ogromną ilość informacji, jak funkcjonuje armia rosyjska i czym dysponuje. Więc niekoniecznie tego typu spotkanie musiało być, powiedziałbym, dowodem jakiejś wielkiej sympatii i współpracy. A więc tutaj na dwoje babka wróżyła, jeżeli idzie o te relacje. Konflikt amerykańsko-chiński wcale nie musi być tak oczywisty, jak się wielu wydaje. I można sobie wyobrazić to, że powiedziałbym tak, że w miejsce Rosji, która zawsze stara się być partnerem Zachodu, wchodzą Chiny. Tak? No i zagrożona jest Rosja, tak, a nie Stany Zjednoczone. Tak być może. Panie ministrze, raz na jakiś czas tak dzieje, historia daje szansę państwom, które do tej pory nie wiodły w jakiejś głównej roli, w głównym nurcie. Tak, rewolucja przemysłowa na przykład. Ale coraz głośniej robi się o automatyzacji. W kontekście prowadzenia wojny, w kontekście produkcji, w kontekście produkcji dóbr, produkcji wojennej. Czy może być tak, że za 20 lat, za 40 lat pojawią się na arenie międzynarodowej gracze, którzy zainwestują w ten proces automatyzacji do tego stopnia, że populacja miliardowa Chin nie będzie miała aż takiego znaczenia, tak? Czy można braki demograficzne nadrobić tą automatyzacją? Znaczy tego nie wiadomo, ale wiadomo, że rzeczywiście takie zdolności, że co pewien czas w cywilizacji światowej, ale w cywilizacji jakiejś określonej, pojawia się jakaś nowa zdolność, jeżeli idzie właśnie o tworzenie w przemyśle, w gospodarce, w zdobywaniu, w tworzeniu tych dóbr, które są ważne dla ludzi do życia. I można sobie wyobrazić sytuację taką, że jakby następny po tej fazie rewolucji przemysłowej, powiedzmy, że może być właśnie tego typu rewolucja. I wiadomo, że te państwa, które na przykład w rewolucji przemysłowej brały udział, które pierwsze wprowadziły różnego rodzaju rozwiązania, wprowadziły fabrykę, taśmę i tak dalej, to XIX wiek był tutaj w szczególności, jakby pokazuje, że były państwa, które to wprowadziły i zyskały potęgę i decydowały o losach świata. Tak teraz może być oczywiście tak i pewnie będzie, że właśnie ta sfera cyber, sfera elektroniki, sfera automatyzacji może być takim miejscem, gdzie te państwa, które się w to zaangażują, narody, no będą rzeczywiście decydowały. A więc jest to oczywiście możliwe. I jakkolwiek biorąc pod uwagę te kwestie sztucznej inteligencji, no i tego wszystkiego, co mogliśmy poczytać w różnych science fiction, prawda? To jest to pytanie, czy człowiek może wyprodukować sztuczną inteligencję, która swoimi możliwościami, zdolnościami zdominuje człowieka. Tak? Czyli pojawia się problem, czy człowiek może się obsadzić w funkcji Pana Boga,
i stworzyć jakiś taki twór, który go nawet przewyższy. Tak? Pan Bóg, jak wiadomo, konstruując człowieka, obdarzył go wolną wolą. No i w związku z tym wszystkie te kłopoty, które przeżywają ludzie, wynikają z tego, tak, że mamy prawo wybierać. No i człowiek w takim rozumieniu stworzyłby inteligencję, tak, która byłaby od niego niezależna i która by zaczęła postępować. Znaczy, to jest jakiś wariant powtórzenia roli Pana Boga w dziele stworzenia. Otóż nie wydaje mi się, żeby człowiek został Panem Bogiem i mógł stworzyć taką inteligencję. Bo pamiętajmy, że najbardziej zaawansowane inteligencje muszą być zasilane i zawsze jest ktoś, kto tę przysłowiową wtyczkę z kontaktu może wyjąć, z gniazdka może wyjąć, nie ma dopływu energii i po. Tak? Więc chyba, że stworzył taką inteligencję, która by zagwarantowała dostęp do energii, to nie wydaje mi się to możliwe. Więc raczej w tym zakresie powiedziałbym tak, człowiek wynajdując i konstruując różne coraz bardziej zaawansowane urządzenia, zwiększa możliwości swojego działania. I tak należy potraktować tę kwestię związaną z tą sferą informatyzacyjną i ze sferą cyber. Po prostu będziemy mieli większe możliwości i będziemy uzyskiwali na przykład dobra, których przedtem trzeba było. Kiedyś trzeba było przy mocy sochy tak orać pole, wół to ciągnął, a jak nie było wołu, to nawet i kobita, prawda? No a teraz, jak wiadomo, uzyskujemy to, są różne narzędzia. Myślę, że w przyszłości będzie to, zwłaszcza, że ludzi jest, przynajmniej w naszej strefie, robi się mniej, prawda? Starzejemy się, więc muszą być rozwiązania, które spowodują, że społeczeństwo będą jednak żyły, będą posiadały te wszystkie dobra, które są potrzebne. I temu może posłużyć owa sztuczna inteligencja, tak, którą będziemy tam gdzieś tworzyli. A jeżeli idzie o relacje międzynarodowe, jeżeli idzie o sytuacje wojskowe, jak najbardziej. Białoruś puszcza oczko do Unii Europejskiej, tak, prowadząc taką trochę grę, bawi się w II Rzeczpospolitą w okresie międzywojennym. Pana zdaniem w ogóle jest szansa, że Białoruś w końcu obierze kierunek albo rosyjski, albo europejski? Czy to też będzie taka gra, próba balansowania? I pytanie, czy w najbliższym okresie jest szansa, żeby w ogóle w jakiś sposób wciągnąć Białoruś we współpracę z Unią Europejską, z tymi strukturami zachodnimi? To jest, wszystko będzie zależało od tego, czy i na ile zdolności, powiedziałbym, fizycznego nacisku Moskwy są do wykorzystania w tych relacjach rosyjsko-białoruskich. Dlaczego? Dlatego, że bo tylko siła, moim zdaniem, tutaj może przeważyć, że Białoruś się nie wyrwie. Natomiast jeżeli tej siły Moskwa nie będzie mogła stosować i nie będzie mogła wykorzystać w stosunku w relacjach z Białorusią, to Białorusini, chociażby przez kontakty z Europą, z wyjazdami i tak dalej, widzą doskonale, jak ofertę cywilizacyjną daje Zachód. Tak myśmy to widzieli w okresie PRL-u przecież bardzo dokładnie, prawda? Ja pamiętam moje zdziwienie, jak przyjechałem pierwszy raz na 72 roku, dostałem cudem jakiś paszport, pojechałem na jakąś studencką sprawę i trafiłem na Zachód i dla mnie to było, prawda, no, coś niebywałego. Tak, człowiek widział tę zamożność, ten dostatek, tak, nie widział wszystkich kłopotów, które się kojarzą. Dzisiaj już wiemy, tak, że sklepy mogą być pełne, ale niekoniecznie pełny może być nasz portfel. Więc no, tak. Natomiast dla człowieka właśnie, który obserwuje ten Zachód, no to oferta cywilizacyjna z tej strony jest bardzo atrakcyjna. Myślę, że dla Białorusinów też, że oni woleliby, tak jak my chcieliśmy, być w tym kręgu, niż być w tym kręgu moskiewskim, tak, gdzie jest oczywiście Moskwa imponująca i Petersburg, ale oprócz tego no to Bimber, Agurcy i Łuk, prawda, więc no nie, to na pewno to nie jest atrakcyjne. Więc po stronie naszej jest atrakcyjność tej oferty cywilizacyjnej, którą niesie Zachód, po stronie rosyjskiej jest w cudzysłowie atrakcyjność tej oferty pod nazwą przyjdziemy i was zmusimy. No i zobaczymy teraz, jak się to rozstrzygnie, to znaczy, co Białorusini wybiorą, bo to oni będą jednak ostatecznym
rachunku wybierali, tak jak my wybieraliśmy. A jeśli Białorusini wybraliby Europę, a Rosja by jednak próbowała użyć siły, to chwyciliby za broń? Nie wiem. To znaczy, no, ten dylemat czasami rozstrzyga się sam. To znaczy, byliśmy przekonani w czasach PRL-u, że Sowiety nie zgodzą się nigdy na to, żeby Polska była, prawda, w części Zachodu, no, że będą tu krwawa jatka i będą interweniować i w ogóle nawet tym straszakiem Jaruzelski by się posługiwał, wprowadzając stan wojenny, prawda? No i co się okazało? Nagle okazało się, że ten mocarz ma spróchniałe zęby, zwietrzałe mięśnie i połamane pazury. Nic nie może zrobić. I Polska, cała Europa, ba, cały Sojusz się rozsypał, prawda, i blok się rozpadł. Więc powstaje pytanie, czy Rosja Putina jest w lepszej kondycji niż Związek Radziecki? No i czy jest w stanie wykonać jakieś groźne rzeczy do Białorusi, gdy Białoruś chciała powtórzyć naszą drogę i przenieść się na zachód, nie zmieniając rzeczywistego terytorium. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Moim państwa gościem był pan profesor Romuald Szeremieta. Ja też dziękuję.